No i doszłam. Doszłam do następnego miejsca, ponieważ wybierając miejsce na sadzenie tych roślin, myśleliśmy o tym, gdzie je sadzić, żeby nie przeszkadzały, gdy będziemy budować, że gdy będziemy tutaj niwelować ten teren, widzicie, tu są jakieś górki, pagórki, no oczywiście ten piach zniknie, że trzeba będzie to kiedyś wyrównać i żeby nie przeszkadzało, więc sadziliśmy. I na przykład tutaj mamy taki słup, słup elektryczny. No, raczej tutaj nikt nie wiedzie niczym, prawda? Więc posadziliśmy pewne rzeczy. To jest głogownik. Roślinka całoletnia, ale jak się nachyliłam, to dopiero zobaczyłam, że ją zżera chyba mszyca. Chociaż na czubeczkach nie ma nic. Całoroczna, ale te dziury to jest opuchlak, taka roślinka, prawdopodobnie. O, ty opuchlaku, będziemy cię tępić. I to jest od pastora i jego żony z Berlina, od Paula i Martiny, a tuż obok rośnie perukowiec podolski. No i teraz ściema. Zaraz będę wołać Bogusia, od kogo mamy, bo to jest od jego przyjaciół. Ten perukowiec, nie od Jasia, od Andrzeja chyba i jego żony, ale wstyd normalnie, no trudno. Czasami tak się zdarza, prawda? Tutaj natomiast jest od Oli i Dominika, też niebieska hortensja. Trzy hortensje dostaliśmy ogrodowe i ona jest niebieska, ale wymrożona była bardzo. A teraz pokażę Wam coś, zapora przeciw kurom. To jest siatka, którą położyliśmy jeszcze na agrowłókninę, bo tę agrowłókninę kury po prostu rozdrapały. Mało tego, z siatką sobie też radzą. Takie to już są te kurzyska nasze, ale jajka mają przepyszne. A jakie zdrowe, mówię Wam. Oh, no muszę Wam to pokazać, no muszę, to zobaczcie. No. Zbliżam, idę pod słoneczko, nie widać, ale no popatrzcie, no co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Kto tu pracuje ciężko? Moje drapaki kury, no nie moje, tylko mojej mamy. No ale jak im nie wybaczyć za te jajka, no jak im nie wybaczyć? Zrobimy ogrodzenie tak, żeby nie mogły wchodzić. Tutaj mamy żywotnik. Od żywotnika od mamy Bogdana, takiego samego jak od Gienka i Beaty, w dwóch różnych miejscach i on też tutaj sobie dobrze radzi, ale mówiłam, że jeden z nich był taki słabszy i to chyba był ten, także ma tutaj takie pousychane troszeczkę listki w środku, ale to sobie odżyje. To były już tam kiedyś nasadzone, natomiast to, co tutaj wygląda, to są cebulki różnych kwiatków wiosennych, które dostałam od Doroty, dostaliśmy od Doroty i Stevena. I one są wszędzie. Są narcyzy, są tulipany, są jakieś inne, których nie znam. I one po prostu wiosną wychodzą i ozdabiają nam ogród. To jest jałowiec od Magdy i... Nie, ja wiem, że to jest jałowiec, i to, ale nie wiedziałam, że Old Gold. Od Magdy i Mariusza, moich absolwentów, moich uczniów kiedyś. To tak chyba z sentymentu to mówię dzisiaj, dlatego że Dzień Nauczyciela, a ja no cóż, już w zasadzie nie jestem nauczycielką, prawda? No zobaczymy. Może pedagogiem, ale nie nauczycielką, taką typową, że w szkole uczy i naucza. A to się nasiało, nie zgadniecie co. Pokażę Wam. Przynieśliśmy chyba razem z tymi zrębkami. To jest po prostu gryka. Jest tak ozdobna, że ją zostawiliśmy. To z początku białokwitna pasowała do tych właśnie też tutaj aksamitek, tych drobniutkich. No, ładnie wyglądało. Przechodzę do następnego miejsca. Słoneczko dzisiaj naprawdę pięknie świeci. No, ta pucha może nie jest dekoracyjna, ale jest to odstraszacz dla kretów i nornic. Powiem szczerze, niewiele działa, no ale jest. I co my tutaj mamy? Jak wszędzie zauważyliście, może już wcześniej, wszędzie razem z tymi aksamitkami posiałam w doniczce na balkonie lobelię.
I wszędzie je później tu ponasadzałam. I stwierdziłam, będą żyły, no to będzie ładnie. To jak widzicie, zresztą już słusznie mnie rozumiecie, przeciwkurowe zapory. I tutaj taki pniaczek, z którym nie bardzo było wiadomo, co zrobić. Ale wyczytałam, że dobrze iglaki się czują w obecności innych pniaków, więc zasadziłam tutaj świerk srebrny od Staszka i Jasi, a tam hibiskus, nie wiem jakiego koloru, od Gabrysi Teodora i ten, który za Tojtojką i naradł gustodoły, to też, bo to był też napad na ogród Teodora i Gabrysi. Więc są jeszcze inne roślinki, które później pokażę. I wierzba eksperymentalna, ma być płacząca. Mój brat Andrzej przywiózł drewno, myśleliśmy, że to jest dąb, ale wiosną zaczęło wypuszczać jakieś zielone takie gałązki. Okazało się, że to jest wierzba. Ja taką gałązkę oderwałam, wsadziłam do wody, to się raz dwa ukorzeniło. I tutaj obok świerku i obok hibiskusa mamy po prostu wierzbę. Co z tej wierzby będzie później, zobaczymy. Może zrobimy ją taką ogłowioną, a może taką na pniu, a może będziemy robić jakąś figurkę. Nie wiemy, niech sobie rośnie, teren jest w miarę podmokły, więc powinno być dobrze. Czy jeszcze coś? Tak, jeszcze coś Wam pokażę za chwileczkę. Witajcie. Powróciłam tutaj do tych roślinek pierwszych, które pokazywałam Wam, te drzewka. Chciałam się pochwalić i zgłosić grzecznie, że drzewka są porządnie okopane, będą porządnie obłożone obornikiem od tych kur drapaczy. To jest kot Bogdana, który z nami przyjeżdża na wieś. Tak, bardzo się przyjaźni. No właśnie z tamtym pimpusiem. Gałęzie, które będą do kompostownika przygotowane. O, widać, że tu kury odwiedzały już to miejsce. I zbliżamy się teraz do drzewka, które jeszcze tutaj nie rosło ostatnio. To jest deren jadalny od Asi i Andrzeja. Rósł w zupełnie innym miejscu. I zostały korzenie wygryzione. Praktycznie się drzewko przewróciło. Na szczęście byłam tutaj na wsi, więc szybciutko do donicy podlałam. Musiałam je też skrócić, ale sobie już tutaj odżywa i fajnie funkcjonuje. No i idę znowu. Wiecie co, ja nagrałam te poprzednie filmiki, nie wiedziałam, że nie zrobiłam pauzy, tylko jako następnej. No, techniczne problemy, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Idę jeszcze pokazać parę innych roślinek, które są rozrzucone po całym tutaj sadzie. Na razie. Zobaczmy. Mieszczuch poznaje, co to jest zapach siana. Tu była skoszona trawa i Rudy nie zna takich zapachów. Także zobaczcie, jak z ciekawością obwąchuje. Cóż to za siano? Jak to może pachnieć? No. Nie zawsze dobrze być mieszczuchem, nie Rudy? Jestem w dość odległym miejscu teraz od naszej działki, ale tam w dali widać naszą tojtojkę, widać wykopy. I tu jest taka góreczka na terenie mamy. Dostaliśmy od Krzysia czeresienkę, ależ tu na górce dmucha. I wiecie co? Popatrzcie. Nie spodziewałam się, że coś takiego może spotkać. Przyjęła się. Rosła, miała piękne liście, ale musiała być tak smakowita, że przyszły tutaj sarny. Tutaj zobaczcie, jest po prostu pole. Słoneczko tam widać jak świeci. Jest naprawdę piękna okolica. Ale cóż z tego, że jest piękna. Tutaj jest, kiedyś był płot tutaj, to było ogrodzone, ale nie ma takiej potrzeby. I posadziliśmy, bo podobno czereśnia powinna rosnąć obok czereśni. No i mamy babcie czereśnie i tutaj miała sobie rosnąć młoda czereśnia. Została zżarta. Czyli widzicie, nie tylko krety, nie tylko nornice, ale jeszcze sarny przychodzą i gryzą. Część drzewek w ogóle będziemy, mimo że teren jest ogrodzony, będziemy smarować smalcem przeciwko, żeby zniesmaczyć te młode roślinki dla zajęcy. A tutaj inne, jeszcze spróbuję reanimować tę czeresienkę. Nie wiem, czy się uda po prostu, żeby odgrodzić od tych saryn, no bo szkoda. To by było chyba na tyle dzisiaj. Jeszcze pokażę później Wam jeszcze jedną rzecz i na razie.
To jeszcze jeden rododendron dostany od Kati i Torstena. Tutaj nasadziłam, żeby tak coś tam kwitło. Nie wiedziałam, czy będzie. To się nazywa jakieś mini cynie. Tutaj widzicie znowu moje lobelie. Jakoś to upiększam. Mamy i swój ogród. I patrząc na tego rododendrona, to widzę, że ma się zdecydowanie lepiej niż tamten. Teraz tak przesunę, żeby Wam pokazać. To jest mój samochodzik i tamto duże drzewo, pod którym rośnie rododendron. I tamtego chyba też będę teraz w tym tygodniu jeszcze przesadzać, aby tak również ładnie zawiązał. Widzicie, pączków ma ile. Pięknie wygląda. Powinno być dobrze. No i tutaj mamy znowu moje towarzystwo. Towarzystwo, proszę bardzo. Pimpeczek, tak. A tutaj za nim podąża. Ale naświetlony. No. Dziadek i małolatek. Chcą. Nie wiecie co, jakoś się dogadują. No i cieszę się z tego bardzo. Tutaj następny słup elektryczny. Nie, to nie elektryczny, to chyba się inaczej jakoś nazywa. I pod tym słupem, ponieważ źle się wjeżdża kosiarą, posadziliśmy drzewko darowane mi na urodziny, ale jest to jałowiec jakiś tam od Jasi i Stasia, tych samych, którzy nam darowali te wszystkie cegły, które tam mamy. I podobnoż to ten jałowiec lubi sucho, nie lubi, żeby go za bardzo nawozić, podlewać, więc myślę, że za jakiś tutaj czas on się rozrośnie, zakryje ten teren i nie trzeba będzie tyle kosić, bo to jest naprawdę męczące, jeżeli szczególnie kiedy padają deszcze, to kosiara i kosa non-stop chodzą w ruch. Kury już tutaj dotarły, czyli pod remizę, tak, a ja tutaj szłam, żeby Wam pokazać jeszcze coś na zakończenie takiego ślicznego i pachnącego. Popatrzcie, jaka piękna róża. Popatrzcie, no aż, no nie mogę. Nie było tam nazwy, co to jest, ale to jest nieważne, co to było. Ale tam w tle, czerwona, już do niej podchodzę. O nie, złamała się jedna gałązka. Pójdzie do wazonika, nic nie będzie. Zabierzemy. Popatrzcie, no przecież to przecudna czerwień. Marysiu i Michale, jestem Wam wdzięczna za te róże, ale za to, że one po prostu nie dają się. No zostało 50% z tego, co nam podarowaliście. A jak pięknie komponuje z tym tutaj wrotyczem żółtym, który jeszcze kwitnie. I teraz pokażę Wam jeszcze coś na zakończenie. Jeżeli mówicie, że figi nie mogą rosnąć w Polsce, to się mylicie. Zobaczcie. Boguś wczoraj kosił, to wszystko jest brudne, ale to są najprawdziwsze figi, które zaraz będziemy zrywać i próbować. Te inne zielone, niech jeszcze sobie porosną, zobaczymy, co z nich wyrośnie. Także dziękujemy Wam bardzo. Wietrzycho znowu się zbiera. No, kura zdecydowała opuścić nasz teren. Rudy towarzyszy mi ciągle. A mój mąż chodzi i też zagląda, co ja tutaj porabiam. Żegnam Was i do zobaczenia, do następnego filmiku. Pa!